Dzień dobry, YouTube, Rafał Grabowski z tej strony. Ja właśnie skończyłem pracę. Dzisiaj miałem trening góry siłowo. I tak jak w tamtym tygodniu robiłem na 95 kg 8 serii po 3 powtórzenia z pauzą, tak w tym tygodniu chciałem zrobić 6 serii po 4 powtórzenia z pauzą. No i to mi się udało. Ostatnie dwie serie były już bardzo mocno ciężkie, ale generalnie w ten weekend, no mówię, miałem te dwie imprezy, także nie do końca wypocząłem na dobrą sprawę. No i też tak średnio jadłem, nazwijmy to, tak? No ta dieta nie była jakoś mocno trzymana, także no nie dziwię się, szczerze mówiąc, że ten trening dzisiaj był dość ciężki. Następnie było podciąganie, jak w tamtym tygodniu robiłem 4 serie po 5 powtórzeń z 15 kilogramami, tak teraz robiłem 4 serie po 6 powtórzeń, także progres o jedno powtórzenie w każdej serii. Dalej było wyciskanie żołnierskie, tutaj też jest progres. Wtedy zrobiłem jedną serię na 50 kg 5 powtórzeń i dwie serie na 55 kg po 5 powtórzeń, a w tym tygodniu, znaczy dzisiaj zrobiłem 3 serie po 6 powtórzeń na 55 kg. Następnie było uginanie sztangi prostej na biceps, 45 kg w 3 seriach po 6 powtórzeń. No i zakończyłem trening wyciskaniem sztangi wąsko na ławce poziomej, 3 serie po 6 powtórzeń na 85 kg. Ostatnia seria, tego akurat nie nagrałem, była bardzo ciężka. Już ostatnie powtórzenie, nawet przyznam się, normalnie oderwałem tyłek od ławki, także no nie chcę tego zaliczyć, no ale w programie wpisałem, w którym notuję swój trening, że zrobiłem 3 serie po 6 powtórzeń, także no będę miał to po prostu na względzie na przyszłej sesji treningowej i postaram się już nie robić oszukiwanych powtórzeń. Dobra, kończę gadać, jedziemy na zakupy. And everybody just guessing what to do. Making it as just different points of view. Guess I'm trying to keep my balance. My balance. Okej, wróciłem już z zakupów, także za chwilę to wszystko przepakuję i pokażę wam, co kupiłem. Generalnie trochę zmieniają się produkty, których będę teraz używał w swojej diecie. Okej, zaczynamy od mięsa, także no standardowo pierś z kurczaka, ale teraz generalnie pierś z kurczaka będę jak tylko raz w ciągu dnia. A drugim moim źródłem mięsa będzie mięso mielone z szynki wieprzowej. I niektórzy myślą, że szynka wieprzowa właśnie jest bardzo tłusta, zależy jak trafimy, dlatego warto czytać etykiety. Warto czytać etykiety, bo w Lidlu możecie dostać mięso mielone z wieprzowiny, które będzie miało 19 gramów tłuszczu, a ja kupiłem takie, które ma 5 gramów tłuszczu i 20 gramów białka. Także zajebista opcja. Podzielę sobie to na 5 porcji i będę miał do spaghetti, bo kupiłem sobie właśnie też makaron pełnoziarnisty, który ma w sobie sporo błonnika, no i oczywiście dobre makro. I polecam wam, w Lidlu są takie sosy Kombino firma. Także w 100 gramach takiego sosu jest 2,9 grama tłuszczu i 5,4 grama węglowodanów, także w porównaniu tych sosów Łowicza, w których macie 20 gramów węgli, zajebista opcja na redukcję. Banany będę wrzucać sobie na wafle ryżowe z masłem orzechowym, no i reszta to jest standard, także za wszystko zapłaciłem 55 zł, a starczy mi to spokojnie na 4 do 5 dni. Dobrze jest mieć trochę więcej kalorii. Ok, YouTube, tutaj kończę tego vloga. Generalnie teraz mam zamiar wstawiać vlogi 5 razy w tygodniu i opisywać każdy ten mój dzień, jeżeli chodzi o progresy, jak mi idzie, tak? Bo mówię, ułożyłem sobie nowy plan, chciałbym zacząć budować tą siłę, także będę porównywać dzień z danego tygodnia do dnia z poprzedniego tygodnia. No i zobaczymy, jak to wszystko będzie mi szło. Także dziękuję bardzo za uwagę, proszę łapki w górę, subskrypcję kanału i widzimy się w następnym filmie. Ja teraz sobie idę zrobić małe cardio, także spacerek po parku Regana, bo dzisiaj niczego nie robiłem na bieżni, więc widzimy się jutro.